Miejskie granie dla orkiestry rozpoczęło się w samo południe biegiem pod tytułem Policz się z cukrzycą. Wystartowało w nim ponad 300 małych i dużych biegaczy. Uczestnicy musieli pokonać dystans 1500 metrów. Biegam sama prywatnie, dla siebie samej, ale jednocześnie jestem już trzeci raz z kolei uczestnikiem biegu walki z cukrzycą. Biegam we wszystkich organizowanych imprezach na terenie Szczecina, województwa zachodniopomorskiego, a tym bardziej, że cel jest szczytny, no bo wiadomo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jakichś datach zawsze można dać. Nie? No to tym bardziej, to jest taki bieg, no, w którym może nie liczą się na tyle miejsca, jakieś dobre czasy, czy bicie rekordów, to po prostu udział. Wydaje mi się, że dobrze jest zrobić coś w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla tych dzieci. Chociaż pobiegnąć tam, zawsze tańczyłam 10 lat, a teraz postanowiłam pobiec. Zwyciężył Zbigniew Kalinowski z Polic, drugi był Kamil Tarnowski ze Szczecina. Trzecie miejsce zajął również szczecinianin Mateusz Mikołajczyk. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal. Zaczęliśmy biegiem Policz się z cukrzycą, czwartym happeningiem biegowym, który się w tym miejscu odbywa. Bieg jest poświęcony osobom chorym na cukrzycę. Odbywa on się w całej Polsce. U nas już po raz czwarty, tak jak wspomniałam, mnóstwo biegaczy. Ponad 400 osób się zgłosiło rano do tego biegu o 12. I taki oto medal pamiątkowy, ten kto przebiegł, dostał. By uprzyjemnić wielkie zbieranie, na placu znalazło się wiele atrakcji dla młodszych i starszych. Była piękna, kolorowa karuzela, która przez cały dzień dawała dużo radości najmniejszym uczestnikom orkiestry. Dla amatorów sportów zimowych na placu znalazło się także trochę śniegu. A jeśli ktoś zgłodniał, mógł zjeść ciepłe dania w kilku punktach. Swoją grochówką częstowali motocykliści. Grochówka jest dla wszystkich wolontariuszy i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wrzucą nam do puszeczki naszej. Zbieramy na owsiaka. Inicjatywa z Szczecińską Agencją Artystyczną. Oni dają pieniążki na wkład do kuchni, a my swoją robociznę, swój sprzęt i swoją pracę. Wśród atrakcji dla odwiedzających Plac Orła Białego znalazły się również ekspozycje służb mundurowych. Można było zobaczyć, co kryje się w rosomaku lub sprawdzić widzenie po alkoholu. To jest zabawa, żeby pokazać przede wszystkim dorosłym, jak wygląda świat po spożyciu alkoholu, bo to są alkogogle 0,5 promila i tutaj jest problem, żeby trafić w bramkę, a dopiero co niektórzy sobie siadają za kółko, mając tych promili znacznie więcej. Przez zabawę uczymy. Pod czujną opieką strażaków można było się sprawdzić w pracach na wysokości, a zmarzluchy mogły ogrzać się przy ognisku w osadzie Słowian i Wikingów. Wśród wolontariuszy na placu nie zabrakło najmłodszych. Zbieram pieniążki dla biednych dzieci. Dla dzieci. A może mama nam powie, jak to się stało, że taki malec zbiera pieniądze? Jest to tradycją naszej rodziny. Właściwie jako młodzież, jeszcze młodsza, bo 20 lat temu zaczęliśmy akcję razem z Jurkiem Owsiakiem. I w miarę rodzenia się naszych dzieci każde dziecko uczestniczyło w tej akcji. Kamilka jest najmłodsza, ma 4 latka i właściwie od pierwszego roku życia zbiera. Jest to jej czwarty finał i mam nadzieję, że będzie zbierała równie długo. Na scenie odbyły się liczne licytacje rzeczy przekazanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród nich były m.in. złote i srebrne monety oraz replika medali Mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie, które odbyły się w Szczecinie w 2011 roku, przekazane przez prezydenta miasta Szczecin Piotra Krzystka. Długo wyczekiwanym momentem było laserowe światełko do nieba. Pięciominutowy świetlny pokaz na placu obejrzało kilkaset osób. W ciągu dnia na placu Orła wspólnie z orkiestrą bawiły się setki szczecinian. We wspólnym graniu niestraszny był przelotny deszcz i chłód. Nasze dzieciątko miało badany słuch właśnie dzięki Orkiestrze Świątecznej Pomocy, dlatego dużo wrzuciliśmy i chcemy dokładnie wspierać, tak, wspomagać. Dlatego, że chcieliśmy to jakoś uczcić w wyjątkowy sposób, tak, i wspomóc. W szpitalach bardziej, też skorzystaliśmy z pomocy, także... Czyli widać tą pomoc. Widać tą pomoc, jak najbardziej. Mała się urodziła, miała zrobione badania przesiewowe właśnie dzięki Wielkiej Orkiestrze. Według informacji z poniedziałkowego południa w tym roku na koncie orkiestry zanotowano już ponad 40 milionów złotych. W Szczecinie uzbierano ponad 120 tysięcy złotych. Stargard szczeciński zebrał około 50 tysięcy złotych. Liczenie pieniędzy nadal trwa i na ostateczną kwotę tegorocznej zbiórki będzie trzeba jeszcze poczekać.